Tak, poproszono mnie o taki szczegół, żeby zrobić powyżej, poniżej horyzontu z przybliżeniem. Kiedyś mniej więcej środek kamery jest powyżej i poniżej horyzontu. No i później przy wariancie, gdzie mamy wypoziomowaną kamerę. No i oczywiście zobaczymy, jaka jest ciekawostka, co tutaj nam pokaże. No i teraz na początek mamy wariant, kiedy środek centrum obrazu jest powyżej horyzontu, no i przybliżamy. No i co? Gdzie nam ucieka? Nam ucieka powyżej, znaczy horyzont nam się obniża, tak? No dobrze, teraz tu chowamy i teraz robimy wariant poniżej horyzontu. Tak. Tak jest. Teraz poniżej, no i teraz sprawdzamy, co się dzieje poniżej horyzontu. No, horyzont nam idzie do góry. No tutaj oczywiście automat zadziałał ostrości, no i się gdzieś zgubił, ale nic nie szkodzi. No to mamy to, o, chcieliśmy to widzieć. O, horyzont idzie do góry. No ale teraz zobaczmy, jak ja wypoziomuję kamerę, no to dopiero teraz To będzie ciekawostka. Tutaj staram się to jak najlepiej zrobić na tej libeli. Niektórzy tu będą pyskować od razu, że to, takie libeli to nie wykręcisz i tak dalej. Że tego nie zrobisz dokładnie. To takie pierdoły, słuchajcie. Bo tak naprawdę tego, kto miał zrobić z niwelatorem właśnie na podobnej zasadzie nad morzem, to tego nie zrobił. To jest najważniejsze pytanie, dlaczego nie zrobił. No ale teraz zobaczymy to z kamerą. No i teraz, tak, już mamy poziomowaną, tutaj bardzo dokładnie. To jest zresztą bardzo nowy statyw, najnowszy tutaj, który był dostępny w sprzedaży. No i teraz zobaczymy jedną rzecz. Tak, to jest wypoziomowane i teraz co my tu oglądamy? I co? Idzie nam w dół horyzont, ale co ciekawe, przed przybliżeniem, o, tutaj się trochę ta ostrość nam kiełbasi, przed przybliżeniem to ten horyzont, wiecie gdzie był? Znaczy środek obrazu był poniżej horyzontu, też poniżej, ale był. Zresztą możemy sobie to sprawdzić tutaj przy analizie tego filmu. No i widzimy taki właśnie efekt, że zobaczmy, że jak będzie minimalnie poniżej horyzontu, zgodnie z poziomowaniem tutaj statywu i kamery, no to zobaczymy, że nam wyjedzie w dół. Czyli środek obrazu przecina linię horyzontu. Pytanie, dlaczego tak jest? No, na ten temat już nie jeden as próbował szczęścia jakoś to rozrysować, ale nigdy tego nie zrobił. No, się obiecywali, że coś tam rozrysują, że tam coś zrobią, ale tego nikt nie zrobił. No to tyle. To praktycznie koniec filmu, także dziękuję. No, tutaj nad morzem jest bardzo ładnie w momencie, kiedy jest słońce. Także dziękuję i na razie. No, widzimy tutaj piękną plażę Trzęsacza. Widzimy, jak właśnie jest takie piękne morze, jak jest słońce. Właśnie to wybrzeże wygląda przepięknie, jak właśnie jest słońce świeci. No i zobaczmy tutaj, my sobie pójdziemy trochę dalej. My tutaj mamy mniej więcej na środku obrazu, mniej więcej tutaj, no tego nie widać, tego jachtu, ale ja tutaj wzrokiem widzę i my go tutaj trochę przybliżymy, zobaczymy, co nam się tu, o, no widzicie, już mi obraz ucieka, muszę go skorygować na przybliżeniu. A teraz robimy tak, no jesteś nasz jachciku, no tak. Proszę bardzo. Jest jachcik nasz, no. No i co my tutaj widzimy? Ja już tak nie mogę tak w środku pokazać, bo mi zaraz ostrość zniknie. Kiedy widzę o, wzrokiem tylko kadr, tylko ten, no, żagle na horyzoncie, no to jak już dorobię przybliżenie, to wygląda jacht już w pełnej krasie i w dodatku horyzont jest za jachtem. O. To tyle. To taki klasyczny efekt lornetkowy. To tyle. Dziękuję. Na razie. Ale tutaj jeszcze tak mamy morze. Widzicie, co ja tutaj zrobiłem.
Tak, ale jeszcze muszę tutaj cofnąć trochę. O. I mamy piękną plażę. Możemy ją nawet tutaj sobie przybliżyć. O. Widzimy, jak to ładnie wygląda. O, pięknie. O. To jest, czyli Trzęsacz, 26 czerwiec, pomost 20 metrów nad poziomem wody i oczywiście jeszcze tutaj 1,80 m statywu, także z takiej wysokości to ładnie wszystko widać, także dziękuję za uwagę i do następnego razu.